Dobra, ja już dziubek robię, bo już się zaczyna dziać. Już się zaczyna dziać. Ja rozumiem, że to jest jakaś akcja zorganizowana. Czytamy książki? Do góry nogami. Ach, kurwa! Zobacz, co to jest. Kurwa! Pierdolony! Co ty zrobisz? Nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo ja przeważnie nie nagrywałem horrorów. Ale ostatnio mnie naszła ochota i stwierdziłem, że wybiorę tego, którego najbardziej nie lubię. Czyli Outlasta. Bo aż mi się dupa kurczy, jak sobie pomyślę, że muszę uciekać przed jakimś skurwolem. No i... wezmę sobie trudny poziom. Outlast zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgaryzmy. Baw się dobrze, okej, będę. Bez tych trzech rzeczy człowiek nie potrafi się bawić dobrze. Wcielasz się w postać Milesa Apsura, dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi, będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać, odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Pozostań przy życiu jak najdłużej, nagraj wszystko. Nie jesteś typem wojownika. Jeśli chcesz ukryć koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać, ukrywać się lub... die. Okej, okay, let's die. At least one time. Nie wiem, co mam myśleć. Naprawdę, ja nawet nie wiem, jak odbiorę tą grę. Czy ja się będę śmiał, czy będę się bał. Ale postaram się nie spierdolić akcji. I postaram się bawić dobrze. Mam nadzieję, że wy ze mną również. 15 minut powinno wystarczyć per odcinek. Żebym na zawał nie padł, a jak się temat rozwinie, to zobaczymy. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, chcecie mieć pewność, że będzie kolejny odcinek, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, a z pewnością szybciutko będzie drugi odcinek. Jadę sobie. Mount Massive Asylum. Sweet. Strasznie głośno jest gra, ale to chyba o to chodzi. Ja pierdolę, czy tu ktoś żyje jeszcze? Co my tu mamy? Konfidenta mamy. Warto jest poznać tą przygodę, więc tą historię, więc muszę to przeczytać. Nie znasz mnie, nie będę wijał w bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w środku badawczym Murkow w Mount Massive. Właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie, nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Oczywiście musi być jakiś dobry motyw szaleństwa, żeby... cały ten bajzel był straszny. Miles Upshur. Proszę bardzo, noktowizja jest. Wszystko działa. Chodź, Miles, idziemy się przejść. Może my się poznęcamy nad nimi, co? Zadania są aktualnione w notatniku tab. Będą dostępne twoje zapiski N oraz znalezione dokumenty J. Notatki, dokumenty. Dobra, czyli pod tabulatorem jest wszystko. Sprawdź zakład psychiatryczny Mount Massive. Co my mamy w notatkach? Gunvo, w dokumentach informator, czyli to, co przeczytałem. Świetnie. Jak tam grafika? Bo ja widzę, że tutaj... grafika bardzo wysoka. Wo
Wyłącz efekt rozmycia. Nie chcę. Gamma, okej. No. Wygląda, że jest na wszystko na najwyższe. Spoczy, no to co? No to idziemy, nie? Będziemy sobie badać wszystko. Jak się przywołuje tą kamerę? A w ten sposób. A jak się Night Vision Goggles włącza, ty FM, okej. I co, ja mam nagrywać wszystko, co podejrzane, tak? Bo ja nie bardzo wiem, co mi daje to nagrywanie. A może się dowiem. Dobra, ciociu poszedł na pączki. Albo zesrał się ze strachu i uciekł. Aby szybko otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszki. Aby powoli otworzyć drzwi, przytrzymaj... Gro! Naciśnij lub przytrzymaj lewy przycisk myszki. Okej, użyj kamery. Naciśnij prawy przycisk myszki. Naciśnij N, aby go przeczytać. Gdy nagrasz coś ciekawego, w twoim notatniku pojawi się wpis. Okej. To już wiem. Czyli w ten sposób pojawiają się notateczki. Notatki, zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive. W roku 71 w atmosferze skandalu potajemnie zamknięty przez rząd, ponownie otwarty w 9 przez ośrodek badawczy Murkow pod pozorem działalności charytatywnej. Zasięg w telefonie ginie nagle jakieś 1,5 kilometra przed dotarciem na miejsce. Wygląda na celowe zagłuszanie sygnału. Murkow Corporation może poszczycić się długą listą ukrytych dochodów z racji prowadzonej działalności charytatywnej na amerykańskiej ziemi. Stawiają jednak dopiero pierwsze kroki. Cokolwiek planują, będzie to na pewno coś wielkiego. Może tym razem się doigrają. Ja nie lubię czytać takich notatek, no ale przecież to jest fabuła, nie? Dobra, idziemy do głównego. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Coś tej latarni posrało? Ten świat w ogóle jakiś cały taki jest zakrzywiony. Ona taka wygięta od wiatru. By biec, przytrzymaj lewy shift. Ja mam już biec? Bo już mi się to nie podoba. Dobra, ale najpierw pójdźmy do wejścia. A może... Nie, zaraz, bo ja chyba nie jestem tutaj mile widziany, co? Ale kamer tu nie ma, więc... Ding dong. It's closed. Tak też sądziłem. Dobra, to bierzemy tego tutaj Rhino. Wpierdalamy się z buta. Nie da się. God damn it. Mogę tam wejść? Też nie mogę. Szkoda. No nic, pozostaje nam tylko chodzić. W takim razie ja idę tu. Lewy kąt hall. O Jezu, się gość kładzie, a nie kłóca. Tam jest okno. Właściwie go nie ma. Ale jest rusztowanie. I tu się rodzi pytanie. Jak tam wejść? Bo jest rusztowanie, nie widzę drabiny. No nic, pójdę zobaczę tutaj te drzwi. Może jakoś się tam przez drzwi da przejść. Kurwa, człowieku, kulturalniej trochę, bo zaraz mi się tu coś na łeb zrzuci. Jaki typ. Ta ciurka się tak pociąga, gdy kamera jest włączona, możesz przybliżać i oddalać obraz za pomocą. No ja to wiem.
But I have a question. Why? Godzina 7, godzina 8. Nie, to minuta. Dobra, szukamy tego wejścia, bo przecież o to chodzi, żeby wejść. Tu jest drabinka. Świetna drabinka. Tu nawet deską podłożyli, żeby było równiej. Lubię gry, w których nie trzeba nic naciskać, żeby na drabinę wejść. Serio. What is happening? Gdy idziesz, naciśnij spację, aby skoczyć. Ja się pytam, co się dzieje, a nie naciśnij spacja. Aby podskoczyć, naciśnij spacja. Jezu, już muzyka działa mi na nerwy. A jeszcze mam grę tak głośno. Posram się w majtoszki zaraz. Albo zacznę się śmiać. Something is not right. Ja pierdolę. Ten tryb nocny wcale dupy nie ratuje. Właśnie, baterie. Co my tu mamy? Mamy kominek. Można sobie do niego wleźć? I tu zostać? Forever? Nope. Dobra, tu są drzwi. Teraz naciśnij lub przytrzymaj lewy. Włącz kamerę. A da się zrobić... Nie tak. Hadzia! Wychylać się, uda się wychylać, zajebiście. Ja nie mogę tak szastać tą kamerą, bo przecież bateria, co nie? Tam jest krew. O, ksiądz! Padre. Padre i jego dwa duchy z tyłu. Nothing. Boję się każdy krok zrobić teraz. No czy to boję się, no po prostu. Kur. Kto to włączył? Księdzu, to ty? To ty się bawisz pilotem? Coś trzymasz w rękach i to na pewno nie jest krzyż. Co robi działający telewizor w opuszczonym pokoju? No nie zgadnę, szumi. Zanotuj godzinę. 10 po 9, 11. Nic sensownego. Jest o. Książki. Też nic sensownego. Nie da się tego Morina wyłączyć. Morona. Tutaj pusto. Powolutku. Zaraz coś pierdolnie. I to zdrowo. I pewnie ja z krzesła. There is blood on the wall. Am I right? Nie, to tylko kisiel truskawkowy. Jakiś żartowniś go rozmazał. Teamwork.
Patryk Radomiak. Jezus, to gałęzie se stukają. Co my tu mamy? Mamy baterię. Komputer. Działają te komputery, ale... nic, nic z tego. Dobra, wiem, że przycisk akcji to już jest lewy przycisk myszy. Tak naprawdę on załatwia wszystko. Bo się zastanawiałem, czy się w interakcję jeszcze jakoś sensowniej wchodzi. Ale widzę, że nie. Dobra. Badamy temat. Czy mi kamera coś tu nagra? Coś... nie, ale widzę, że krew dotyczy... rzecz się działa tu. Pierdolnięcie było w tym miejscu. Ktoś pewnie próbował wejść. Tu. Muszę przetestować szybkie wpierdalanie się z buta w drzwi. Ale dokonam tego już jutro. Także trzymajcie kciuki w górę i widzimy się już jutro. Ja już się boję dalej grać, bo już się zaczynam wkręcać. Także siema na razie. Is it just me?